Szanowni Państwo, krótkie wprowadzenie. Rada Miasta przy współudziale sponsorów dokonała zakupu jakże potrzebnego sprzętu ratownictwa technicznego na potrzeby naszej jednostki OSP. Zostało kupione urządzenie do tego ratownictwa, to jest rozpierak, to są nożyce, filmy Lukas. Całe to zadanie kosztowało 60 tysięcy złotych, także działalność straży na pewno będzie skuteczniejsza dzięki temu urządzeniu. Panie Andrzeju, proszę przyjąć symboliczne narzędzia, urządzenia z tego zestawu. Myślę, że będzie on służył bardzo dobrze, żeby był potrzebny jak najrzadziej, a jeżeli potrzebny, to żeby działania były dzięki temu urządzeniu bardziej skuteczne. Dziękuję bardzo. Słuchaj, służbę zacząłem w Państwowej Straży Pożarnej. Przepracowałem zawodowo 25 lat w Łukowie, a ze Stoczkiem związany jestem od 1974 roku. Także już troszeczkę tych wieków upłynęło. Obecnie pełnię funkcję naczelnika i wiceprezesa jednostki i automatycznie jestem kierowcą, który ze względu na to, że mam wszystkie uprawnienia, wyjeżdżam do akcji gaśniczych. No, akcji tych gaśniczych było naprawdę dużo i różne. Także tutaj w tej karierze trudno nawet wymienić, czy gorsze, czy lepsze, czy śmieszniejsze, czy jakieś inne. W każdym bądź razie rodzinnie podtrzymujemy już tą tradycję ze względu na to, że tata mój tutaj był czynnym członkiem, syn jest oficerem Państwowej Straży Pożarnej, drugi syn też jest strażakiem, także to jest tradycja już rodzinna z pokolenia na pokolenie. No i chciałem jeszcze powiedzieć, że przez okres ostatnich 5 lat do naszej jednostki wpłynął sprzęt poważnej wartości, między innymi Ford do ratownictwa technicznego i samochód średni Volvo, już najwyższej jakości, jest to jeden z najnowocześniejszych samochodów w powiecie łukowskim. Posiadamy też na stanie samochód ciężki typu Jelcz. Także mamy jeden z najlepszych sprzętów w ogóle w Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym powiecie.